wiecie, od jakiegoś czasu Bóg kieruje osobiście do mojego serca słowo, że chce wprowadzić mnie w nowe miejsce. I wiecie, ja jestem przekonana, że to słowo jest skierowane nie tylko do mnie, ale i do każdego z nas tutaj, do całego Kościoła. Kiedy się modliłam i zastanawiałam się, o co chodzi z tym nowym miejscem, Duch Święty pokazał mi, że to jest nowe duchowe miejsce głoszenia Jego słowa, przyznawania się do naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Wiecie, wierzę i jestem przekonana, że każdy z nas jest narzędziem w Bożym ręku, że każdy z nas jest powołany do tego, żeby o Nim mówić. I często my, jako te narzędzia, jesteśmy zawodni, zawodzimy, jesteśmy nieporadni. Ja zresztą tak się czuję często. Ale każdy z nas jest wybrany i każdy z nas jest przeznaczony i każdy z nas jest obdarowany. Wiecie, odkąd oddałam swoje życie Jezusowi, w moim sercu zawsze było pragnienie, żeby o Nim mówić. I ilekroć to robiłam, doświadczałam niesamowitego pokoju i niesamowitej radości. I wiem, że większość z was pewnie podniosłaby teraz rękę i powiedziała, ja też tak czuję, kiedy widzę, jak ludzie oddają swoje życie Jezusowi. Ale wiecie, bardzo często było tak, że Boga ograniczałam, Boga zatrzymywałam i nie pozwalałam Mu działać tak, jak On chce, tak, jak On chciał. Dlatego stoję tutaj przed wami dzisiaj jako osoba, która pragnie więcej dla Boga, jako osoba, która pragnie, by Duch Święty zapalił do większych rzeczy. I chciałabym bardzo, żebyście też takie pragnienie w sercu mieli. I kiedyś na spotkaniu właśnie modliłam się o to, żeby Duch Święty zapalił mnie właśnie do większych rzeczy. I Bóg przypomniał mi później historię pewnej młodej kobiety. Dzisiaj chciałabym się troszeczkę z wami podzielić jej historią. Jej historia była dla mnie, wiecie, czymś niesamowitym. Bardzo przejmująca historia młodej kobiety. Nie wiem, czy zdjęcie chłopaki nam wyświetlą. Może znacie. Kobieta, która pochodzi z Erytrei. Nazywa się Helen Berhane. Wiecie, Erytrea jest Koreą Północnej Afryki. Jak już powiedziałam, jej historia jest bardzo przejmująca i zapisana jest w książce pod tytułem Pieśń Słowika. Wiecie, ta historia bardzo mną z jednej strony wstrząsnęła, a z drugiej strony bardzo zawstydziła. Helen była wierna Chrystusowi w obliczu zła, cierpienia i wprost niewyobrażalnych przeciwności. Wiecie, ona mieszkała w kraju, w którym głoszenie Ewangelii było surowo zabronione. Erytrea jest rządzona przez okrutny reżim marksistowski prezydenta Isaiasa Afewerskiego. W 1993 roku, po długoletniej wojnie z Etiopią, ten niewielki kraj uniezależnił się i zyskał niepodległość. Wiecie, jednakże nadzieje na prawdziwą wolność okazały się płonne, ponieważ władza w Etiopii dążyła do całkowitego podporządkowania sobie społeczeństwa i każdego, kto sprzeciwiał się władzy, wsadzano do więzienia. W 2002 roku, to też jest bardzo ważna informacja, rząd zakazał działalności wszystkim kościołom, za wyjątkiem prawosławnego, katolickiego, luterańskiego i islamu. I wtedy też zaczęły się masowe aresztowania chrześcijan, którzy głosili żywą Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Wiecie, ta bohaterka Helen, dla mnie jest bohaterką. Powiem krótko jej historię. Wychowywała się na początku w prawosławnej rodzinie, od najmłodszych lat chodziła do cerkwi. Później zaczęła też chodzić do kościoła katolickiego. Ale w tym czasie w domu sama studiowała Pismo Święte, modliła się i nawiązywała osobistą relację z Jezusem. Była obdarowana pięknym głosem,
i śpiewała dla Boga, tworzyła sama pieśni dla Niego. I w wieku 14 lat już wiedziała, że chce poświęcić się całkowicie służbie Bogu. Ale miała świadomość tego, że w Erytrei chrześcijanie są bardzo prześladowani. Razem ze swoją przyjaciółką postanowiły regularnie modlić się i regularnie pościć właśnie za swoją ojczyznę i za to, żeby Bóg prowadził ten kraj. I mówiła tak: zauważyłam, że zarówno śpiew, jak i głoszenie Ewangelii stanowi część mojej służby. Jednak mając 16 lat, jej rodzice nakazali jej wyjechać do Etiopii, ponieważ tam czekał na nią przyszły mąż. Ma ktoś z was 16 lat tutaj, z młodych? Nie ma nikogo. Wiecie, w Erytrei panuje taka moda, że rodzice sami wybierają życiowego partnera dla swoich dzieci. Helen była posłuszna, zgodziła się, ale bardzo ją to dużo kosztowało. A dlaczego? Z racji przede wszystkim różnicy wieku, ponieważ mężczyzna, który na nią czekał, miał 36 lat, a ona zaledwie 16. Ale nie miała wyjścia, zgodziła się, pojechała. Ale to małżeństwo nie trwało długo. Kiedy się urodziła ich córka, mąż zażądał rozwodu. Nie chciała się na to zgodzić, bo wiedziała, że Bóg sprzeciwia się rozwodom. Zawsze czytała w Biblii o małżeństwach, o świętych małżeństwach i chciała, żeby to małżeństwo też takie było. Niestety on wymusił na niej rozwód. I wiecie, po tym wydarzeniu ona bardzo była wytykana palcami w swoim kościele. Spotkała się z niezrozumieniem. Szła ulicą, wytykali ją palcami i mówili na nią rozwódka. Zakazali jej również brać udział w jakichkolwiek wydarzeniach. Nie mogła służyć, nie mogła głosić słowa, nawet nie mogła brać udział w takim nabożeństwie. Bardzo to przeżyła, ale się nie poddała. Nocami w domu modliła się i studiowała historię świętego Pawła. Wiecie, dla mnie niesamowite było to, że ona sobie uświadomiła, że jako chrześcijanka musi być przygotowana, by stawić czoła większym cierpieniom aniżeli te. A jak to jest z nami? Często przychodzą różne myśli, obrażamy się, kiedy spotykają nas takie doświadczenia. Może nie takie, tak? Pewnie są lżejsze, ale też zamykamy się, jesteśmy jakby odizolowani od innych, bo ktoś nas wytknął palcem, bo ktoś nas nie zrozumiał, bo ktoś nas źle zrozumiał. Wiecie, Duch Święty tutaj mi pokazuje też, że jeśli czujesz się niezrozumiana, jeśli czujesz się samotna, przez wszystkich opuszczona, jeśli nawet ktoś ci wytknie palcem, to nie zamykaj się. Ona, wiecie, oddała swój ból Jezusowi, a potem wstała i zaczęła mu służyć. I wtedy jeszcze bardziej postanowiła, że zacznie służyć Bogu. Bo wiecie, Ewangelia uzdrawia. I Ewangelia zaczęła uzdrawiać ją ze zranień, jakie doświadczyła w swoim życiu. I tak jak mówiłam wcześniej, zaczęła brać udział w takich akcjach ewangelizacyjnych, które wiadomo były zabronione w kraju. I wtrącono ją do więzienia. Tam kazano jej się wyprzeć swojej wiary. I mówili jej tak: Helen, wystarczy, że przestaniesz być chrześcijanką i puścimy cię wolno. Powiedz tylko tak, a uwierzymy ci na słowo. Oczywiście Helen nie zgodziła się. To wiązało się, wiecie, z jeszcze gorszym więzieniem i torturami. Warunki więzienne były okropne. Jak zaczniecie czytać tą książkę, powiem wam straszne rzeczy dla mnie osobiście. W więzieniu chodziły szczury, były pchły, wszy. Wszystko ją otaczało. Ale wiecie, ona w tym wszystkim powiedziała tak: powinniśmy chwalić Boga mimo okoliczności, w jakich się znajdujemy. Niesamowite, prawda? Czy ty potrafisz chwalić Boga w każdych okolicznościach swojego życia?
Wiecie, kiedy ona studiowała w domu, w samotności, sama Słowo Boże, inspiracją dla niej był Paweł i Sylas, którzy w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, kiedy byli w więzieniu, właśnie śpiewali dla Boga. Z racji tego, że ona miała piękny śpiew, też w tym więzieniu zaczęła śpiewać. Stąd tytuł książki Pieśń Słowika. I wiecie, to bardzo rozwścieczało strażników. Nie kazali jej tego robić. Ona mimo wszystko śpiewała, bo wiedziała, że przez te pieśni ludzie się będą nawracać w więzieniach. Nawracali się też również strażnicy niektórzy, więc postanowiła, że będzie to robić. I słowa jednej z piosenki brzmiały tak. Kocham Cię, Panie, i dlatego przychodzę do Ciebie. Wiem, że warto iść za Tobą. Jestem gotowa nie tylko na więzienie, ale ufam Ci aż do śmierci. I my też często śpiewamy podobne słowa w piosenkach w uwielbieniu. Ale zastanów się teraz, czy jesteś naprawdę gotowy iść za Jezusem na śmierć? Czy naprawdę jesteś gotowy zaufać Jezusowi we wszystkim? Czy jesteś gotowa poświęcić swoją rodzinę, swojego męża, swoje dziecko, swój piękny dom, swoje zdrowie? Ona mimo wszystko dalej śpiewała. Oni ją bili, oni ją torturowali. Ale mówiła tak. Nikt nie jest w stanie powstrzymać nas przed śpiewaniem, choć jesteśmy za to bici. Wyobrażam sobie, że słowiki także by śpiewały, nawet gdyby wiedziały, że zostaną z tego powodu zabite. I dalej mówiła. Zostałam aresztowana, bo nauczałam i głosiłam Ewangelię. Ale nie przestanę tego robić. Będę dalej pisać i mówić o swojej wierze. Wiecie, ona była niesamowicie zdeterminowana mimo bólu, mimo cierpienia, jakiego doświadczała. Czy my jesteśmy prześladowani i torturowani za to, że głosimy Ewangelię? Czy w naszym kraju jest zabronione to robić? Nie. Co nas powstrzymuje przed tym, żeby pójść i otworzyć usta, żeby zacząć mówić o Bogu? Strach? No ale przed czym? Przecież rząd nie zabrania nam tego robić. Możemy jawnie otworzyć Biblię, gdziekolwiek się znajdujemy, w pociągu, na ulicy czy w parku na ławce. Czy modlisz się głośno? Czy śpiewasz w domu głośno? Czy swoim mężu, może nienawróconym, a może i nawróconym, nie potrafisz otworzyć ust i zaśpiewać? Przy dzieciach? Gdzie ona dla mnie jest taką bohaterką i przykładem tego, żeby nie zatrzymywać swojego głosu, ale przede wszystkim używać go dla Boga. Tym bardziej, że żyjemy w wolnym kraju, gdzie nie zabraniają nam tego robić. Wtedy, kiedy nie słuchała, strażnicy zamknęli ją w izolatce. Z początku była bardzo smutna z tego powodu, że zamknęli ją właśnie w miejscu, gdzie nie ma ludzi, ale wykorzystała też to miejsce. Wiecie, dla mnie było to niesamowite, że ona się tym nie przeraziła, że jest sama, ale pomyślała, będę pisać nauczania biblijne i zachęty dla innych więźniów. Wiecie, zakryła się kocem, wiedziała, że strażnicy dalej ją obserwują, ale siedziała pod kocem i tam pisała zachęty dla innych więźniów. Wykorzystała też koty, które latały, przymocowywała im te zachęty gdzieś tam, żeby nie było widać. I te koty tam sobie łaziły po innych więzieniach i inni więźniowie mogli się przez te zachęty budować i zbliżać do Boga. Była dla mnie niesamowite. Oczywiście strażnicy ją nakryli, kiedy się dowiedzieli o tym, że ona dalej pisze, że dalej jest niezłomna w tym, co robi. Kazali jej się oczywiście wyprzeć swojej wiary,
zagrozili ją jeszcze większymi torturami. Posłuchajcie, co powiedziała. Nie mogę porzucić mojej wiary. Jeżeli przekuje się worek ze zbożem, wysypie się z niego tylko taki rodzaj zboża, jaki w nim był. To samo dotyczy mnie. Mogę mówić tylko to, co jest w moim wnętrzu. Wszystko, co mam w sercu, musi wyjść z moich ust. Im więcej będziecie mnie karać, tym będę silniejsza. Jeżeli będziecie stale walić młotkiem w główkę gwoździa, to po prostu trudniej będzie wyciągnąć go ze ściany. Niesamowite, prawda? Wiecie, ona mówiła mimo wszystko. Dalej była poddana jakimś tam katuszom. Ale często dzisiaj, tak sobie pomyślałam, diabeł przychodzi do chrześcijan, do nas z takim kłamstwem i mówi, nie mów Ewangelii, bo ludzie i tak nie będą słuchać. Wiecie, często ja na to kłamstwo się nabierałam. Kiedy śpiewaliśmy na rynku, siedziałam na ławce, przyszła myśl, nie podchodź do tych osób, bo oni i tak nie chcą cię słuchać. I wiecie, często to było diabelskie kłamstwo. Naprawdę, w naszym kraju ludzie chcą słuchać Ewangelię. Wiecie, może my nie walczymy o niepodległość, bo dzięki Bogu żyjemy w wolnym kraju, ale słuchajcie, toczy się duchowa wojna. Toczy się duchowa wojna o ludzkie serca, o ich zbawienie. I toczy się duchowa wojna o nas. Czy my wyjdziemy i otworzymy usta? I czy ci ludzie usłyszą Ewangelię i czy dzisiaj będą zbawieni? W tym roku, wiecie, razem z naszą rodziną i z przyjaciółmi z tego kościoła postanowiliśmy pojechać na wakacje, żeby odpocząć. Ale w moim sercu i w sercu moich braci, moich sióstr, mojego męża zrodziło się pragnienie, żebyśmy również mówili tam Ewangelię. I wiecie, to był dla nas niesamowity, dla mnie osobiście i wierzę, że dla reszty też. Był to niesamowity czas. Odpoczywaliśmy na plaży, kąpaliśmy się w morzu, ale wieczorami spotykaliśmy się na ewangelizacji godzinnej. Wiecie, ludzie z całej Polski przewijali się przez nasze rozmowy. Były łzy nawrócenia, były niesamowite historie, były poruszające historie, ale przede wszystkim te serca były poruszane przez Jezusa Chrystusa. Bóg nas tam, wiecie, użył w taki sposób, że ludzie z wakacji wracali zbawieni. Ponad 20 osób w tym krótkim czasie oddało swoje życie Jezusowi. Ja wtedy zobaczyłam, że naprawdę Bóg chce nas używać. Ja wtedy zobaczyłam, że naprawdę ludzie chcą słuchać Ewangelię. I doświadczyłam czegoś takiego i zobaczyłam, że jeżeli w naszych sercach nie będzie żadnej przeszkody dla Ducha Świętego, wtedy On zacznie działać. Wtedy Duch Święty zacznie nas używać tak, jak On tego chce. Ale ważne jest, żeby w naszych sercach nie było żadnej przeszkody. I wiecie, praktycznie w każdej z tych rozmów, które ja miałam, ludzie byli poruszani tym, że Bóg jest żywy, że Jego Słowo jest żywe, że On jest żywy i chce być blisko każdego człowieka. Bo wiecie, w kościołach się o tym nie mówi. A Bóg jest żywy i Bóg chce być żywy w relacjach z drugim człowiekiem. Wiecie, diabeł zrobi dzisiaj wszystko, żeby Biblia stała zakurzona na półce i żeby nie była czytana. I właśnie w historii Helen jeden strażnik powiedział tak. Nienawidzę Biblii, ponieważ osłabia nasz naród. Właśnie tak robi diabeł. On nienawidzi Biblii, ponieważ osłabia jego diabelskie królestwo. Ten strażnik wziął Biblię i ją spalił. Wiecie, mieszkańcy Erytrei dzisiaj, oni nie mogą czytać Biblii jawnie i swobodnie. Nie mogą oddawać jawnie i swobodnie czci Bogu w duchu i w prawdzie. A my możemy, bo my żyjemy w wolnym kraju. Nam tego nie zabraniają. Wiecie, Helen, powtórzę się, jest dla mnie bohaterką wiary. I kiedy była okrutnie bita, także inni nie mogli już jej poznać, dalej miała myśli pełne pokoju
i miłości do tych, którzy ją katowali. Posłuchajcie, co mówiła. Przez wiele dni leżałam w swoim kontenerze, praktycznie pozbawiona snu z powodu bólu. Udawało mi się zjeść trochę zupy, ale bez apetytu. Wiele myślałam o tym, co się wydarzyło i jak okrutni mogą być dla siebie ludzie. Mimo to nie potrafiłam nienawidzić Sulejmana. Bił mnie w gniewie i zastanawiałam się, czy się tego wstydzi. Nie chciałam, by został ukarany za to, co mi zrobił, ale modliłam się, by pewnego dnia okazał skruchę i uwierzył w Pana Jezusa. Jaka niesamowita wiara. Ale czy ty potrafisz błogosławić tym, którzy cię zranili w jakiś sposób? Często się obrażamy, skupiamy na sobie, na swojej wygodzie, na swoim komforcie, na tym, czego nie mamy, a co powinniśmy mieć. Mąż kłóci się z żoną o błahe rzeczy, nie potrafi przebaczyć. Żona ma pewne oczekiwania do męża i też nie potrafi wybaczyć tego, czego nie zrobił. Dzisiaj dzieci są nieposłuszne rodzicom, żyją w buncie, w zakwestionowaniu, domagają się swoich praw. Trwają w nienawiści, w nieprzebaczeniu. W kościele często obrażamy się, bo ktoś nam coś powiedział, bo ktoś nas napomniał. Nosimy kwasy w swoim sercu i nie potrafimy wybaczyć. Ale w tym czasie, kiedy nosisz nieprzebaczenie w swoim sercu, w tym samym czasie, choć w innym kraju, ludzie są zabijani, cierpią dla imienia Jezus niewinnie i przebaczają tych, którzy ich ranią, ich rodziny. Zastanów się nad tym. Nie zasmucajmy Bożego Ducha. Nie nośmy nieprzebaczenia w swoim sercu. Tak samo Szczepan. On potrafił wybaczyć, kiedy go kamienowali i modlił się za tych, którzy mu to robili. Wiecie, Duch Święty dzisiaj woła do każdego z nas. Ocknijmy się. Żyjemy w wolnym kraju. Bóg nas powołuje do innych rzeczy. Nie skupiajmy się na sobie. On zachęca nas przede wszystkim do tego, abyśmy żyli w jedności. I powołuje nas do tego, abyśmy otworzyli usta i mówili o Nim. Wiecie, Helen, kiedy była torturowana, ona nie otwierała ust, nie krzyczała. Jezus był dla niej przykładem tego, że On również nie otwierał ust i nie krzyczał, kiedy umierał za nas na krzyżu. I to bardzo rozwścieczało strażników więziennych. I kiedy została tak pobita, że straciła przytomność, została zabrana do szpitala. I tutaj zaczął się jakby początek jej powrotu do wolności po ponad 2-letnich torturach. Ponad 2 lata była właśnie torturowana ze względu na Chrystusa. Ale Bóg w swojej wielkiej łasce, miłosierdziu dał jej łaskę przeżyć. Żyje do dzisiaj. Możecie ją na internecie też posłuchać. Wiecie, Bóg jej w swojej łasce pomógł wyjechać do Kopenhagi, kiedy już odzyskała siły i tam właśnie mieszka ze swoją córką. Ale na końcu, wiecie, ja chciałam jeszcze przytoczyć jej słowa, które powiedziała. W moim życiu spełnia się to, o czym pisał apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian. Można niszczyć czyjeś ciało, ale wnętrze odnawia się dzień po dniu. Modlę się o to, by wszyscy ludzie, którzy nadal cierpią w więzieniach, także mogli się cieszyć taką wolnością, jaka została mi dana. Moje nowe życie w Danii jest całkowicie zależne od łaski Boga. Żyję dla mego Pana. Jeżeli zechce mnie gdzieś posłać, to pójdę i będę szczęśliwa. W więzieniu nauczyłam się, że ludziom tak niewiele potrzeba, by przeżyć. Nie boję się więc niczego, co może przynieść przyszłość. Mam ograniczone środki finansowe, ale jestem zadowolona z tego, co posiadam. Nauczyłam się z pokorą przyjmować różne przeciwności i mimo wszystko dziękować Bogu. Chociaż ludzie mają ograniczone możliwości działania, to jednak Bóg
nie ma żadnych ograniczeń. Był ze mną w więzieniu, był ze mną w Sudanie, jest ze mną w Danii i będzie wszędzie, gdziekolwiek mogłabym się udać. Kochani, taką wiarę Duch Święty pragnie dziś wzbudzić w naszych sercach. On pragnie, abyśmy nie bali się przyszłości. On pragnie, byśmy byli zadowoleni z tego, co mamy. On pragnie, byśmy z pokorą przyjmowali wszystkie przeciwności i mimo wszystko dziękowali za nie Bogu. On pragnie, abyśmy byli wdzięczni za to, że żyjemy w wolnym kraju. Ale przede wszystkim zachęca nas, abyśmy nie zaniedbywali tej naszej wolności. On chce, byśmy korzystali z każdej sposobności, by codziennie chwalić Boga i przyznawać się do Niego. Wiecie, każdy z nas bardzo dużo może zrobić, mając świadomość, że żyjemy w wolnym kraju, jeżeli ona potrafiła zrobić tyle, będąc w więzieniu. W jednej z jej piosenek były takie słowa: chrześcijaństwo kosztuje życie, ale na końcu czeka zwycięstwo. Chrześcijaństwo kosztuje życie, ale na końcu czeka zwycięstwo. Pamiętajmy, że życie tu na ziemi jest tylko chwilowe. Nasze ciała są tylko przejściowe. Każdy z nas żyje po to, aby wytrwać i na końcu spotkać się z Jezusem twarzą w twarz. Ale nasz Pan Jezus Chrystus, który umarł za każdego z nas na krzyżu, który powołuje nas do tego, byśmy szli, głosili Ewangelię, On pragnie, aby jak najwięcej osób znalazło się w niebie. Zatem apeluję do was w imieniu Jezusa Chrystusa, nie milczmy, zacznijmy głosić Ewangelię. Dzisiaj Bóg posyła do ciebie osobiście słowo, że przenosi cię w nowe miejsce. On dzisiaj wyciąga do ciebie swoją rękę i pyta się, czy też wyciągniesz swoją rękę w moim kierunku. Ja pragnę, Duch Święty mówi, ja pragnę przenieść cię w nowe miejsce, abyś tam doświadczała ponadnaturalnej radości, ponadnaturalnego pokoju i spełnienia wewnętrznego, kiedy zobaczysz, jak ludzie oddają swoje życie Jezusowi. I wiecie, mam takie pragnienie na końcu, jak już muzyczni wejdą i zaczną grać, ja już się usunę, żebyśmy odpowiedzieli Duchowi Świętemu na tą modlitwę. Jeśli chcesz podać Mu swoją rękę, żeby On wprowadził cię w nowe miejsce, w nową rzeczywistość, mając świadomość, że żyjemy w wolnym kraju, że dał nam łaskę żyć w wolnym kraju. Jeśli chcesz, wyciągnij do Jezusa swoją rękę i powiedz: Panie, chcę, przenieść mnie w nowe miejsce, chcę żyć dla Ciebie. Amen.